Witam serdecznie wszystkich w trzeciej części Pogadanki Radio, czyli jednym słowem będziemy dzisiaj zajmować się tym, czym obiecałem Was w poprzednim odcinku, czyli w części drugiej, a więc modulacja amplitudy. Jak już mówiłem w zeszłym odcinku, że to jest początek tej serii. Po prostu dzisiaj omówimy właściwości fali elektromagnetycznej i w ogóle co to jest ta fala elektromagnetyczna, bo do tej pory to żeście tylko zobaczyli tutaj parę rysunków mazakiem, trochę pobazgrałem, się rozpędziłem w pierwszym odcinku, w drugim odcinku mniej więcej pokazałem, czym się różni modulacja AM od FM, ale to jeszcze nie wszystko. Dzisiaj dobrze by było się dowiedzieć, jaką długość ma ta fala amplitudy, jako długość rzeczywistą, taką normalną długość, którą możemy sobie zmierzyć, no przykładowo nawet zwykłą miarką, taką miarką, czym możemy to zmierzyć, no taką stolarską miarą. Dobra, kochani, zaczynamy. Dzisiaj troszeczkę Wam pokażę, tak jak tutaj już widzicie, tu mamy SDR, z Torunia akurat, radio, no, odbiornik krótkofalarski. Tutaj mamy SDR, którego wykonałem specjalnie na życzenie tego odcinka. Pracuję. Dzisiaj spróbujemy postawić do pionu tą naszą sinusoidę. Tą z generatorka. Okej, najpierw może trochę teorii. To, co już wiemy, to już wiemy. Już sobie to zapamiętaliśmy. Słuchajcie. No to teraz jeszcze kwestia mazaki. Akurat tutaj nie ma magicznego. Musimy wziąć magiczny. O, magic mazak. Który nie działa dzisiaj. Ale nieważne, poczarujemy potem. Słuchajcie, jak już wiemy, nasza sinusoida. No dobra, to był przebieg elektryczny. To, co żeśmy tutaj rysowali, czas, moc, jeszcze raz, przebiegiem elektrycznym, tak jak zauważyliście, napięciem, tym transformatorkiem, który był dopięty do tego układu, tym transformatorkiem, który był dopięty do generatora, robiliśmy poziom modulacji, czyli amplitudy. Przez ten transformatorek wchodziła nasza modulacja w napięcie zasilania. Tak jak tutaj było wspomniane, już ktoś tutaj wcześniej mi to wypomniał, że tym napięciem równie dobrze zmienialiśmy też i częstotliwość kwarca. Tak, byśmy mogli zmieniać i częstotliwość kwarca napięciem, ale nie. To było akurat bardzo znikome, ta zmiana częstotliwości kwarca. Częstotliwość kwarca możemy przyciągnąć pojemnością, czyli kondensatorki. Zrobimy układ, wykonamy w następnym odcinku układ, jak już będziemy omawiać modulację FM. Jest to trzeci odcinek dopiero, także się nie rozpędzajmy za daleko. Modulacja FM będzie gdzieś w granicach 10-11 odcinek. I będziemy robić w tym, wszystko co jest w tym generatorze, rozrysujemy co w środku ma. Czyli zrobimy sobie generator taki na tranzystorze, na kwarcu, na rezonatorze zwykłym kwarcowym. I wtedy będziemy sobie mogli po prostu zrobić modulację FM, ale dobra. I teraz tak, słuchajcie. Mamy taki ten przebieg elektryczny, no bo tutaj jednak był potencjał plusowy, tutaj był minusowy, tutaj znowu plus, tu minus, tu plus, tu minus, tu plus. I z częstotliwością taką, jaką nam ten kwarc dał. Czyli na sekundę 28 MHz. Czyli w ciągu sekundy 28 milionów razy to nam się zmieniło. W ciągu sekundy. Narysowanie nawet takiego na kartce przebiegu trwało więcej niż sekundę.
a tutaj 28 milionów 636 dokładnie razy w ciągu tej jednej sekundy. To już nam się przeleciało, się zmieniło. No i dobra, i słuchajcie. Chcemy fizycznie zmierzyć naszą odległość. I kolejne tutaj pytanie przychodzi od Was. Czytałem Wasze komentarze. Jak powiedziałem w zeszłym odcinku, że to będzie miało śmiechem, żartem około pół wata mocy, to był komentarz tego typu. A jaki to będzie miało zasięg? Słuchajcie, to nie od tego zależy zasięg. Czy to będzie pół wata, czy to będzie 5 wat, czy to będzie 50 watów. Nie od tego zasięg nadajnika jest... Też oczywiście, że też ma to wpływ, jakiś tam ma wpływ. Ale ja myślę, czy 50 watów, czy 70 dajmy na to, czy 50, tego nie odczujecie na odległości. Dobra, mało ważne. Teraz nie będziemy mylić zasięgu, bo to dla Was, każdy praktycznie, dla Was to jest na tej zasadzie, że dla tych, którzy cokolwiek, jak oglądniecie tak 300, będzie 300 odcinków o radio, jak oglądniecie tak 150 odcinek, zajarzycie do 15 odcinka to, co teraz właśnie opowiadam, to i tak już będzie bardzo duża wiedza. Jest na tej zasadzie, słuchajcie, tak jak już zacząłem, plus minus, plus minus, plus minus, plus minus, przebieg elektryczny. Teraz tak, mamy uzwojenie, dajmy na to, jakiegoś silnika, w które, no bo przed radiem były prądnice, były silniki, przecież zostały produkowane prądnice z prądu stałego najpierw, potem były prądnice prądu przemiennego. Czyli jednym słowem, jeśli podłączymy pod jakiś tam przewód, pod jeden przewód, pod uzwojenie cewki nawet silnika, dajmy na to, to jest początek, to jest koniec, AB, jeśli podłączymy pod to jakiś tam potencjał, czyli na przykład nasze ogniwo, naszą baterię, na przykład dajmy na to tutaj 9V bateria, to tu powstanie nam takie pole magnetyczne, oczywiście ono na środku gdzieś się tutaj zniesie i ono będzie te symetryczne, słuchajcie. Ono będzie symetryczne z każdej strony tego naszego przewodnika, czyli naszego przewodu, anteny na przykład, dajmy na to. No i teraz tak, puszczamy na zmianę. Plus, minus, plus, minus. Czyli raz jest tu plus, raz tu na zmianę. Wytwarza się nam pole elektromagnetyczne, czyli dajmy na to zwykły elektromagnes. Nawiniemy sobie przewód na rdzeń i będziemy w ten sposób puszczać plus, minus, plus, minus. Będzie nam to przyciągać. Równie dobrze damy plus z jednej strony, minus z drugiej strony. To będziemy mieli tu N, tu S. Czyli jednym słowem robimy tak, plus S minus N. Jeśli się pomyliłem z tym, nieważne, to tak na chłopski rozum tłumaczę. Niekoniecznie, może być też równie dobrze plus, tu minus. Wiem, że mamy dwa bieguny. Na razie nie musimy wiedzieć jakie... Czy plus, czy minus. Dobra, nie będziemy tłumaczyć takich właśnie podstaw elektrycznych... Tu sekret, trudne słowo. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Okej. Okay. Słuchajcie, nie będziemy tego... To nie będzie nie będę tego ciała. Po prostu leci jak leci. I teraz na tej zasadzie, jeśli już tam wiecie, że plus, minus to wytworzy pole elektromagnetyczne, to teraz na jakiej zasadzie w ogóle zmierzyć, jaki przewodnik musimy podłączyć, bo nasza antena jest tak jak głośnik. O, każdy z Was lubi głośno posłuchać muzyki, ja przynajmniej kiedyś lubiał, ja też kiedyś lubiłem, lubiłem, jak się to mówi, dobra,
jeśli nasza antena jest tak samo jak głośnik, to jest przetwornik, czyli z napięcia, żeby nadać cokolwiek w eter, znaczy w eter, to się kiedyś tak mówiło, w eter, w powietrze, można też to tak nazwać, musimy wytworzyć pole magnetyczne, czyli nie pole elektryczne, które mamy, wychodzi nam z nadajnika kablem, dajmy na to jakiśkolwiek, nie wiem, nadajnik pierwszy, lepszy, weźmiemy sobie, o, nasze standardowe CB, słuchajcie, tutaj, tu nie wychodzi pole magnetyczne na antenę, tu wychodzi pole elektryczne, czyli nasz plus minus, który nam i poleciał. I teraz tak, żeby to dobrze, żeby całe nasze pole elektryczne zamieniło się w nasze pole elektryczne, Boże, nie wiem, kurde, jeszcze raz. Żeby nasze całe napięcie elektryczne zamieniło się w pole magnetyczne, do tego właśnie służy nam ten przetwornik. To tak samo jak ze wzmacniacza, jeśli chcemy dźwięk usłyszeć, co z tego, że wzmacniacz, wieża cała, tam radio gra, ale jak nie podłączymy głośnika, to nic nie usłyszymy. Czyli musimy zamienić elektryczne w magnetyczne. No i dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. Jak obliczyć długość tej naszej anteny? Znaczy, obliczyć długość anteny to też to tak do końca trzeba uwzględnić kilkadziesiąt czynników, czyli tak, przede wszystkim wysokość, na jakim ona będzie od gruntu. Częstotliwość pracy nadajnika. No i zestroić falę odbite, no dobra, to będziemy, to będzie tam któryś tam 30, któryś odcinek. No ale przede wszystkim tak, musimy uwzględnić częstotliwość pracy naszego nadajnika, czyli na przykład dajmy na to tego nadajnika. Określamy tutaj częstotliwość 28, bo taki mamy tutaj kwarc, rezonator, na którym on się wzbudza. 28,630, no żeby było 28,5 w zaokrągleniu, żeby było łatwiej liczyć. I słuchajcie, jak to liczymy? A jeszcze wracając do tego, słuchajcie, tutaj mamy jakąś tam prędkość, nie? Prędkość, z którą ta fala elektryczna, jak już zostanie zamieniona przez antenę w pole magnetyczne, te pole magnetyczne z jakąś prędkością się oddala. Jest to praktycznie prędkość światła. Też jest trochę zależne, to jest od częstotliwości. To jest bardzo dużo zależnych, bardzo dużo jest niewiadomych, dlatego może dla niektórych to jest magia. Ale nie wnikajmy w takie szczegóły, słuchajcie. Tutaj obliczamy to ze wzoru, tutaj jeśli to już naprawdę się zaczyna robić magia, niektórzy tego nie zrozumią, choćbym to 10 razy tłumaczył. Słuchajcie, ten wzór, który tutaj widzicie, gdzie tutaj, to lambda, to jest długość fali. Długość fali. Długość fali obliczamy ze wzoru, słuchajcie. No i tutaj mamy ten wzór. Gdzieś tutaj. Dobra. Mamy ten wzór, słuchajcie, i to jest na tej zasadzie. W metrach określamy w ten sposób. 300 podzielić przez naszą częstotliwość. Będziemy... to wtedy dopiero się dowiemy, to dowiemy się, słuchajcie, ile, jaką mamy odległość pomiędzy na przykład tym, a tym wierzchołkiem, pomiędzy tym początkiem, a tym początkiem. Jaką mamy tutaj odległość między tym początkiem, a tym początkiem. Ale to lepiej może zobrazujemy to w ten sposób. O,
O właśnie. Mamy naszą falę, mamy nasze lampy. Tu mamy początek, jak widać, naszej nośnej, dobra. I teraz chcemy to obliczyć właśnie z tego wzoru, czyli jednym słowem bardzo prosto obliczamy z naszego wzoru. Ja tutaj sobie to zasłonię, albo inaczej, o. Obliczamy 28, tu mamy 28,6, dokładniej zrobimy, słuchajcie. Zrobimy tak dosyć bardzo dokładnie. To tylko są podstawy, to nie ma tam jakichś tam większych, właśnie... Nie wnikajmy w szczegóły, bo tych szczegółów jeszcze oprócz tego jest bardzo dużo, bo to jest ile interpretacji, tyle jest szczegółów. Także... jeśli ktoś jest zainteresowany, to... do Wikipedii. No dobra, mamy częstotliwość 28,6363. Dokładnie. I teraz tak. X to są nasze te metry, czyli nasza ta lambda. Dobra, lambda równa się 300 podzielimy przez 28,6363. To X równa się... I teraz kalkulator by się przydał. O, już mam tutaj kalkulator. Czyli tak, 300 podzielimy przez 28,6363. To jest 10,476. No, tutaj wychodzi po tym przecinku sporo. Dobra, tyle samo co ty, no, dalej już nie będziemy tego liczyć, tego 13, bo już końcówka. I słuchajcie, co to jest oto? To są nasze metry. Tu wyszły nam metry. I teraz tak. Co do metrów? Co określiliśmy w tej chwili, obliczyliśmy w tej chwili, słuchajcie. Obliczyliśmy nam długość naszego jednego okresu na częstotliwości 27 MHz, czyli tą górną lambdę. Odcinek stąd dotąd. Ale co to by miało nam, że tak powiem, po co? Po co my to obliczyliśmy? My to obliczyliśmy, słuchajcie, tylko wyłącznie po to, żeby się dowiedzieć, jaką mamy, możemy zastosować długość anteny. Oczywiście tych anten jest dużo, są układy dopasowujące, jeśli chodzi o tą długość, to się nazywa potocznie balon, żeby dopasować antenę do danej długości. A więc dobra, słuchajcie, wiemy już, jaką długość musimy doczepić anteny. No i dobra, co ja tutaj miałem teraz 10,5 metra, kurde, kabla podłączyć jako antenę, żeby mi nadawało, żeby wydobyć elektryczną, o, żeby wydobyć naszą całe napięcie elektryczne, które z niego wychodzi, wyemitować w przestrzeń, w eter. No to na to wychodzi, że musimy tutaj 10,5 metry postawić anteny. Masztu. Pionowo, znaczy nie masztu. Samego promiennika. 10,5 metra. No to ludzie sobie wpadli na sposób, że możemy zrobić przecież pół fali, nie? To też nie będzie nam przeszkadzać. Słuchajcie, tutaj mamy, jak widzimy, połówka fali. No to będziemy mieli jedną część, moment, czy ja dobrze, jedną część, tak, tu już jest V, nie, nie V, gdzieś tu jeszcze dalej on był. Połówka fali, tak będzie łatwiej, czyli jeden okres. Pół okresu. Sorry, nie jeden okres, tylko pół okresu. Zróbmy sobie jeszcze raz, narysujmy ten wykres.
No i robimy tak, jeden, tutaj nic, później drugi. I słuchajcie, i jest na tej zasadzie, że mamy pół fali, no to już nie 10,5 metra prawie, tylko 5,2, 25. Czyli nasza antena będzie wypromieniowywać tylko połówki. Pół fali. Nie będzie miała skuteczności już takiej, jakby byśmy mieli antenę z całej fali, tylko już będziemy mieli pół fali. Ale da się to też zestroić, ale to do strojenia to pójdziemy w inny sposób. Pójdziemy dalej. W następnych odcinkach, słuchajcie. A teraz jeszcze bonus na koniec, na zakończenie, czyli po prostu pokażemy, jak wygląda fala nośna z generatora. Może je sobie troszeczkę powiększymy nawet. I jak byśmy postawili sobie ten przebieg już po wyjściu z anteny. No dobra, obliczyliśmy długość naszej fali, czyli długość naszej fali elektromagnetycznej. I teraz tak, tak jak tutaj mamy naszego sinusa, nakładamy na niego modulację. I teraz tak, jeśli chodzi o tą modulację, to są głębokość, szerokość tej modulacji. Chcielibyśmy też jakoś zobaczyć, no bo na razie to zobaczyliśmy naszą falę z nałożoną modulacją, już w zeszłym odcinku było. Ale teraz tak, wracając do samej modulacji, do częstotliwości modulacji, jeśli mówimy cokolwiek do mikrofonu, żeby przenieść nasz ludzki głos, potrzeba tylko 3 kHz, czyli bo mieszamy cały czas dwie częstotliwości. Tak jak było w zeszłym odcinku, nakładaliśmy sobie na tą modulację. I teraz tak. 5, dajmy na to, żeby było dosyć wyraźnie słychać w AM-ie, no to nawet 10 kHz. Częstotliwość akustyczna, czyli naszego głosu, wystarczy tylko 3 kHz, tak aby tylko zaoszczędzić na mocy nadajnika. Chodzi mianowicie o co? Jak to wszystko wygląda w rzeczywistości? To się zaraz zobaczycie, choćby nawet na tych odbiornikach, które tutaj posiadam. Też się da to zaobrazować. Mamy jako podstawa, mamy naszą falę nośną, która sobie zajmuje grubość fali nośnej. Dajmy na to, jakaś tam jest sobie fala nośna. Potem nałożyliśmy na to modulację, naszą modulację też prądem przemiennym, czyli nałożyliśmy sobie dwa listki boczne naszej modulacji amplitudy. Fala nośna to jest 50% naszej mocy nadajnika. Każdy listek ma 25% nadajnika. No i wpadli sobie na krótkofalowcy, na, żeby zwiększyć efektywność swoich nadajników krótkofalarskich, choćby nawet, wpadli na pomysł, że jeśli ja mam na przykład tutaj 100 W mocy i fala nośna jest mi tylko po to potrzebna, żeby wyciąć szum z eteru, no to w sumie dźwięk, nasz dźwięk, ten dźwięk, ta szerokość tego dźwięku, to jest w sumie, dajmy na to, 5 kHz. Bo na początku zawężaliśmy, one były, niech w radiu AM ta szerokość jest 8 kHz, nawet więcej było, 8
HHZ. To jest częstotliwość audio. Rozłóżmy sobie to w ten sposób. Zawężano najpierw w ten sposób. No dobra. Się okazało, że 3 kHz możemy, no to zawęziliśmy jeszcze mniej. O. I wyszło, że 3 kHz mamy zrozumiałą mowę. No dobra, ale teraz tak. Co by się stało, jakbyśmy sobie z tego nadajnika wyrzucili całkowicie falę nośną? No to nasz dźwięk, te 3 kHz też idzie. I 5 kHz idzie i też jest słychać, nie? Ale na tle szumu. Czyli po prostu się przeplatamy w szum. No to, ale już wyrzuciliśmy falę nośną, czyli mamy ze 100 watów, już 50% nie tracimy na falę nośną, czyli mamy efektywność naszego sprzętu już praktycznie dwa razy większą. Czyli na przykład przykładowo, nie mówcie, że tak jest, ze 100 watów, dajmy na to, mieliśmy tam 400 km zasięgu, bo to też zależy od częstotliwości, od wysokości anteny, od nad poziomem morza, ile jest, jak wysoko jest ta antena zamontowana, czy jest w wolnej przestrzeni, czy teren zabudowany, czy las może, w lesie jeszcze jest inaczej, jeszcze gorzej. No dobra, ale mieliśmy 400, o połowę się zwiększyła moc, no to mamy 600, nie? Znaczy moc się nie zwiększyła, tylko wykorzystaliśmy falę nośną, nam nie jest potrzebna, WOM. Idzie weg. Mamy 600 km, no pięknie, kurde, super. Jest 600, no ale to jeszcze tak, no w sumie dwa listki tutaj, 5 kHz, tu mamy 3, tu mamy 3. No po co nam aż tyle, nie? No to dobra, no to wyrzucamy jeszcze na przykład jeden listek. To było USB. Nie, dolny był USB, dobra, LSB. Jeden jest LSB, drugi jest USB. Wyrzucamy jeden listek, no i mamy tylko 3 kHz. Idzie cienka wstążka, ona idzie sobie dalej. No i wyrzuciliśmy falę nośną. Wyrzuciliśmy nasz jeden listek. I mamy tylko wąską ścieżkę. Która zostało nam 25%, a w dalszym ciągu mamy 100 watów. Rozumiecie, o co chodziło z tym? W ten sposób przechodzimy do modulacji SSB. To jest modulacja w całości SSB. Czyli jednym słowem jest tak. 100, przykładowo 400 km, odwalamy falę nośną o połowę, czyli 100 watów bez fali nośnej, mamy 600 km km i odwalamy jeszcze od tych 600 1/4, znaczy dorzucamy do 100 watów 1/4, czyli jeszcze 100. Czyli mamy 100 watów SSB, to równa się 700 km. Nie musi być tyle. Może być i 70, a czasami na jakiejś tam częstotliwości, w której nie ma w ogóle propagacji, nawet nie mamy 7 km. A w dalszym ciągu ciśniemy 100 watów w antenę. Ale jak są warunki i jest dobra antena, to mamy praktycznie nieograniczoną łączność na kuli ziemskiej przy tej samej mocy, co byśmy mogli krzyknąć tylko do sąsiada za okno. Okej, słuchajcie, może mam nadzieję, że nie nagmatwałem troszeczkę. Chociaż troszkę chyba nagmatwałem. Jeśli ktoś odgadnie, to piszcie w komentarzach, co jest nagmatwane w tym odcinku. Trochę się poprawiłem.
dawno było, to się po prostu... Ciężko mi się wysłowić na ten temat. Dobra, a teraz, żeby było śmieszniej, to pokażemy. To jest nasz ten generator, słuchajcie. A tutaj widzimy właśnie falę nośną z tego generatora. Tu mamy tą antenę. Może, żeby było łatwiej, to ja sobie tutaj na chwilę obecną odepnę antenę. O. I podepnę sobie się pod ten generator bezpośrednio tym odbiornikiem. O, kurde panie. Nie, inaczej zrobimy. Odepnę antenę. W ten sposób. O. No i teraz tak. Tu musimy troszeczkę sobie namęcikać, żeby było widać. To powiększymy, to zrobimy zooma. Zobaczcie, to jest nasza fala nośna z tego nadajnika. Tu mamy obok decybele z tej strony, ale to jest akurat mało ważne. No w tej chwili mamy szerokość amplitudy tutaj 3 kHz. Możemy sobie powiększyć. 5 kHz. To, co przed chwilą rysowałem. I teraz, żeby było... Nie podłączyłem, słuchajcie, modulatora tego na obecną chwilę. Zobaczcie, wyłączyłem nadajnik, włączam ten nadajniczek mały. I teraz, żeby zaobrazować te wstęgi boczne, trzeba by było podłączyć tutaj ten modulator, czyli ten... tak jak wtedy, MP3. I puścić sygnał, także za chwilkę. Ok, mamy tutaj MP3, puszczamy sobie sygnał i zobaczcie, co się dzieje na wyświetlaczu. Teraz widzimy tutaj, jak boczne, te dwie boczne wstęgi, jak ta modulacja wpływa na... Teraz tak, troszeczkę ją może przyciszymy. W FM-ie to byśmy mogli sobie regulować tą szerokość, a tutaj niestety, zobaczcie, widzicie? I czyli jednym słowem puszczamy więcej z tej MP3 niż 5 kHz, bo w tej chwili mamy 5 kHz, no w tej chwili już mamy 7 kHz, a ten dźwięk idzie aż dużo dalej. Czyli nasze te dwie wstęgi boczne idą w tej chwili. I gdybyśmy sobie tą falę nośną całkowicie wycięli i jedną wstęgę boczną wycięli, a puścili całą modulację, zawęzili do tych w tej chwili 3 kHz, to byśmy mieli to no bardziej skuteczne, nie? Czyli 75% byśmy mieli więcej węziej. Bo czym mniej na skali zajmujemy nasz sygnał, tym ten sygnał jest bardziej mocniejszy, nie? No dobra, słuchajcie, ja tutaj mniej więcej pokazałem, ale czekajcie, przełączymy może na jakiś inny kawałek. O, zobaczcie, tutaj będzie widać. Tu w tej chwili możemy troszeczkę to nawet przyciszyć. No i na tym właśnie te radio polega. Dobra, zawęzimy sobie do 3 kHz i może się uda mi pokazać, jak wygląda modulacja. Wyłączmy to na krótkofalowców, no. Okej, wyłączyliśmy ten nadajnik nasz. Wszystko jest tak, jak mówiłem, tylko troszeczkę słabo było widać może te boczne wstążki, bo one były aż dużo dalej szerzej. Bo nie został zastosowany filtr, który ograniczy nam przepustowość tej, znaczy wyjście audio do 3 kHz, nie? Gdybyśmy zawęzili do 3 kHz ten sygnał, to byśmy wtedy zawęzili sobie szerokość zajmowanego pasma.
No dobra, podłączyliśmy antenę. Ustawmy sobie tutaj 27, na przykład CB. 27-180 to jest kanał 19. Jeszcze tylko tutaj sobie... Nie, no dobrze jest. Okej. Zobaczmy. Gdzie my tu jesteśmy? Tutaj jesteśmy. Coś słychać, czy nic nie słychać? No, w sumie coś tutaj było słychać tam przez moment. Znaczy, leci przynajmniej. No dobra, pomarudzimy jeszcze chwilkę. I teraz to, że nic tutaj nie słychać, to nie znaczy, że tam niczego nie ma. O, zobaczcie, tu ktoś gada. O. To, że słychać... O, jeszcze bardziej zawężę. 2,9 kHz w tej chwili zawęziłem. No to dobra, to weźmy sobie częstotliwość 2,8, tutaj coś jest. 2,8450, tak było, 2,8460. Polecam sobie zrobić taki odbiornik, to możecie zakupić sam odbiornik SDR, RTL, o, RTL SDR i podpiąć pod swojego laptopa. Ja tutaj sobie zrobiłem taki już samodzielny odbiornik, że tak powiem, który tylko do tego będzie służył. Czyli jednym słowem, tu mamy szerokość naszego pasma. O. Szerokość naszego pasma możemy zwęzić. A teraz zobaczcie. Zobaczcie, tutaj ktoś coś... O! Ktoś rozmawia, widzicie? Ktoś tutaj rozmawia. A teraz przełączmy sobie na LSB. Zobaczcie, tu mamy to niby naszą falę nośną, której już nie ma. I mamy tylko wstęgę boczną. A przerzućmy się na USB. To mamy z drugiej strony. LSB dolna, USB górna, AM i dwie, no i fala nośna. No dobra, zobaczmy co tutaj dalej, czy coś się dzieje, czy nie na paśmie. Strasznie cienko w zimę. A więc dobra, słuchajcie. Mniej więcej mam nadzieję, że pokazałem. Jeśli nie pokazałem, to nie zrozumieliście, to zrozumiecie w następnych odcinkach. Słuchajcie, tutaj mamy taki też odbiornik. Okej, tutaj będzie łatwiej wam zademonstrować dolną i górną wstęgę. Tu malutkie jakieś są. Słuchajcie, zmienimy może tego na SP2, a nie SP6, to będzie tu bliżej trochę. SP2. Okej. Okay. Inny odbiornik podłączyliśmy w tej chwili. No i dobra, leci nasz wodospad. O, zobaczcie, lecą tutaj sygnały, raz, dwa, trzy rozmowy. I tylko jedno wstęgowe. O, tutaj było, tu jest mocniejszy sygnał. Olga Barbara,
O. A teraz patrzcie. Przełączmy się na AM i zobaczcie, mamy szerzej. Widzicie? I modulacji praktycznie nie słychać w AM-ie. Nawet jakbyśmy wjechali na środek tego pasma, nie słyszymy. Ale za to dlatego krótkofalowcy mają zasięgi takie duże, bo używają tylko jednej wstążki. Dobra, ja już nie będę przyciągał, nie będę przedłużał, słuchajcie. Tu jeszcze coś fajnego się dzieje. A w następnym odcinku będziemy, słuchajcie, zajmować się czymś takim. Propagacją naszych fal. Zależnie od częstotliwości, tak się będą rozchodzić na naszej Ziemi, no, na naszej planecie. No, takie są warunki, niestety. Tego nikt nie przeskoczy. Pozdrawiam i do następnego odcinka.